W dniu święta Konstytucji na oficjalne obchody mieszkańców Łukowa zaprosili burmistrz, Rada Miasta, Zarząd Powiatu, Rada Powiatu oraz wójt gminy i Rada Gminy Łuków. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, którą odprawiono w kolegiacie Przemienienia Pańskiego. Podczas tej mszy świętej będziemy polecać Bogu nasze zatroskanie o sprawy Kościoła, naszej ojczyzny, naszych rodzin. Wspominamy dziś wdzięcznością tych, którzy przekazali nam wiarę, tych, którzy dali nam wychowanie, tych, którzy ukształtowali nasze serca, tych, którzy dali życie za ojczyznę. Niech ta wdzięczność znajdzie odzwierciedlenie w naszych czynach wobec Boga, ojczyzny i ludzi. Dalsza część uroczystości odbywała się na placu przed tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 maja. Część artystyczną przygotowały uczennice zespołu szkolno-przedszkolnego. Witaj majowa jutrzenko, sieć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Nóżność w ręku króla stała, a w ten 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. W ten czas Polak są na oku, z mieczkiem powrógł bladelice. 3 maja co roku wspomina lubą rocznicę. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Konstytucja 3 maja to najważniejszy akt prawny regulujący ustrój polityczny Rzeczypospolitej. Jakżeż wielka musiała być pierwsza Rzeczypospolita, skoro mogła doprowadzić do tak mądrego rozwiązania społecznego, prawnego, jakim była Konstytucja 3 maja. Jakżeż wielką wrogość musiało to wywołać u sąsiadów pierwszej Rzeczypospolitej, skoro zaraz po tym fakcie odebrali nam niepodległość. Poddali pod zabory terytorium Rzeczypospolitej na
ponad 123 lata. Dzisiaj tu w Łukowie, świętując Konstytucję 3 maja, wpisujemy się we wspaniałą, świętą ciągłość polskich pokoleń. I w tą ciągłość wpisują się również powstańcy listopadowi. To właśnie podczas tego powstania powstaje tak zwany Mazurek 3 maja. Pieśń śpiewana również obecnie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. I powstańcy styczniowi również mieli inspirację do swoich wielkich marzeń o wolną, niepodległą Polskę. Ustawa zasadnicza z dnia 3 maja 1791 roku spotkała się z uznaniem i wyzwoliła entuzjazm znacznej części społeczeństwa. Niosła nadzieję na przemiany, była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej. Dla wielu Polaków była ona punktem odniesienia, wzorem myślenia o odpowiedzialność za państwo i troskę o dobro wspólne. Szanowni Państwo, wykorzystajmy ten czas, aby zamanifestować swój patriotyzm, swoją polskość. Bądźmy dumni z naszego kraju i z jego dziedzictwa, z którego wyrośliśmy. Ojczyzna i dziedzictwo narodowe to nie tylko duma, to także obowiązki. Każdy z nas, niezależnie od miejsca, w którym żyje, ma moralny obowiązek podejmowania troski o Polskę i wartości narodowe. Nie wstydźmy się publicznie eksponować symboli naszej ojczyzny, które świadczą o naszym pochodzeniu i korzeniach, także naszej tożsamości. Odnośmy się do nich z należytą czcią i szacunkiem. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Oficjalną część obchodów zakończyło składanie kwiatów.